liczbę zgłoszeń. To tylko pokazuje, jak ważny i strategiczny jest to program dla środowiska akademickiego. Podczas dzisiejszego webinarium pan Grzegorz Gryziak przedstawi Państwu bardziej szczegółowe informacje na temat uprawnionych działań, uprawnionych kosztów i zasad wnioskowania do programu i realizacji projektów. Natomiast na początku chciałabym tylko w takiej małej pigułce przedstawić to, co się dotychczas wydarzyło w ramach 3 dotychczasowych naborów. Łącznie dofinansowaliśmy 76 projektów na kwotę ponad 100 milionów złotych. Ta kwota również obrazuje, jak bardzo strategiczny i ważny jest to program w ofercie NAWA. Osobiście powiem, że popełniam czasami taką tezę, że partnerstwa strategiczne to takie programy NAWA w pigułce, ponieważ w ramach każdego z projektów jest możliwa realizacja wszelkiego rodzaju mobilności studentów, doktorantów, kadry naukowej, dydaktycznej, kadry administracyjnej uczelni, wszelkiego rodzaju formaty współpracy międzynarodowej. Od czasów covidowych to zarówno w formie hybrydowej, jak i zdalnej, ale to różnego rodzaju publikacje, konferencje, wspólne prace badawcze, naukowe, prace nad materiałami dydaktycznymi, nad nowymi formami kształcenia. Od naboru 2021 to również możliwość tworzenia i realizacji wspólnych programów studiów. To tak naprawdę działania wspierające działalność naukową, więc ten wachlarz uprawnionych możliwości jest bardzo szeroki. Z przeprowadzonych dotychczas ankiet ewaluacyjnych udało nam się zebrać od Państwa informację, że największą popularnością właśnie cieszyło się działanie związane z opracowaniem publikacji w obiegu międzynarodowym. Pewnie nie bez wpływu pozostało to, że znacząca część projektów z naborów 2018 i 2019 była realizowana w czasach covidowych, w związku z czym ten format współpracy w wymiarze międzynarodowym z wieloma partnerami był tak naprawdę ograniczony do ułomnych form zdalnych, hybrydowych, online'owych, z przerwami na mobilność. Jednak cieszy to, bo to, miejmy nadzieję, też będzie owocowało w najbliższych latach no, takim dorobkiem naukowym polskich uczelni, wzrostem cytowań i wzrostem rozpoznawalności polskich naukowców i polskich uczelni. Drugą najbardziej cieszącą się popularnością aktywnością to była organizacja międzynarodowych konferencji i seminariów. To już taki późniejszy okres realizacji projektów 2022 i ten lub początkowy z kolei 2019 rok. To również cieszy, bo no, we współpracy międzynarodowej nic nie zastąpi osobistego kontaktu. Równie popularne działanie to było opracowanie i złożenie wniosków grantowych. No i właśnie trochę też partnerstwa strategiczne były w tym celu stworzone, aby już współpracę, która się dzieje, która jest dla wnioskodawcy, potem dla beneficjenta strategiczna z jego punktu widzenia, przynosić na wyższe coraz poziomy, no właśnie na ten poziom ponadkrajowy, europejski, a nawet paneuropejski. I oczywiście wszelkie formaty mobilności to było 4. najbardziej popularne i cieszące się działanie. Skutkowało to jako efekty realizacji projektów większą rozpoznawalnością polskich uczelni i instytucji naukowych, zapraszaniem do gremiów, do organizacji międzynarodowych. To oczywiście sprzyjało w każdym wymiarze sieciowaniu pomiędzy instytucjami oraz zbudowanie zespołów badawczych, które do dzisiaj współpracują, bo mamy od Państwa takie sygnały, zresztą też śledzimy w ramach monitoringu mediów. Cieszy nas również, że 2 uczelnie wykorzystały program NAWA do tego, aby zaplanować działania takie komplementarne do uniwersytetów europejskich. To powoduje, że coś, czego my nawet nie przewidzieliśmy, to takie otwarte podejście uczelni do tego, co NAWA oferuje, spowodowało, że przeniosło się na wymiar, no właśnie, Sojusz Europejski, taki wymiar europejski. Zachęcamy również tych z Państwa, którzy są w sojuszach, do takiego szerszego myślenia o programie Partnerstwa Strategiczne. A chciałabym też jeszcze może uzupełnić o pewien element, który nie pojawił się dotychczas w projektach, a mianowicie mówimy o partnerstwach strategicznych, nieczęsto we wnioskach, pytamy we wszystkich projektach Państwa o to, w jaki sposób realizowany projekt przyczyni się do strategii wnioskodawcy w obszarze umiędzynarodowienia. I tutaj różne padają argumentacje, nie wszystkie uczelnie mają strategię umiędzynarodowienia jako osobną strategię, często jest to albo element strategii rozwoju instytucji, albo nawet nie wybrzmiewa to w jakiś sposób jednoznaczny, więc zachęcamy Państwa, żeby może w ramach projektu przy realizowaniu tych pozostałych działań projektowych pochylić się z taką refleksją nad tym, czy nie pokusić się o przygotowanie się Państwa uczelni do tego, żeby wypracować działania w wymiarze strategicznym, też w takim sformalizowanym wymiarze, jakim jest dokument, jako strategię umiędzynarodowienia państwa instytucji. Tutaj trochę nawiązuję do działań, które NAWA rozpoczęła we wrześniu, mianowicie pracę nad tworzeniem krajowej strategii umiędzynarodowienia. Te prace rozpoczynamy już formalnie od stycznia 2024. Będziemy z Państwem w tym wymiarze współpracować, ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, co się dzieje na uczelniach, więc zachęcam również, żeby w ramach projektów pomyśleć o tym, w jaki sposób zaplanowane przez Państwa projekty i złożone wnioski będą się przyczyniały do takiego długofalowego, perspektywicznego myślenia Państwa instytucji o współpracy międzynarodowej. Konkurencja na pewno będzie ostra, choćby sam fakt dzisiejszej frekwencji pokazuje, że zainteresowanie jest duże. W poprzednim naborze na 100 złożonych wniosków, 98 wniosków, 18 uzyskało dofinansowanie, więc ten współczynnik sukcesu jest niski, co z jednej strony może martwić niektórych z Państwa, z drugiej strony nam daje takie poczucie pewności, że rzeczywiście te najlepsze, najbardziej przemyślane i najbardziej obiecujące potem przy realizacji projekty zostaną dofinansowane. Zachęcamy Państwa do tego, żeby nie czekać z pracami do stycznia. Grudzień pewnie jest z wyzwaniami, bo to okres też świąteczny, ale żeby przemyśleć tak naprawdę i znaleźć odpowiedzi na to, w jakim wymiarze chcielibyście się Państwo w tym wymiarze międzynarodowym i w jakim miejscu widzieć Państwa uczelnie w perspektywie roku, 2 lat, ale też 5 lat, żeby te projekty rzeczywiście miały taki taką długofalową perspektywę i długofalowe myślenie o współpracy międzynarodowej. Ja Państwu dziękuję, to tylko takie słowo wstępu, a przekazuję głos Panu Grzegorzowi Gryziakowi, który jest opiekunem programu Partnerstwa Strategiczne. Część z Państwa już pewnie była z nim w kontakcie telefonicznym czy mailowym od ogłoszonego naboru, a pewnie jeszcze nie jeden kontakt się zdarzy. Pan Grzegorz jest do Państwa dyspozycji, ale też zachęcamy właśnie do aktywnego udziału w webinarium, zadawania pytań na czacie. I życzymy powodzenia i lekkości pióra przy pisaniu pomysłów na projekty. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za ten wstęp, Pani Dyrektor. Poproszę o prezentację. Partnerstwa strategiczne, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, mają swój początek w 2018 roku. Wówczas były to akademickie, międzynarodowe partnerstwa. To będzie czwarte rozdanie, czyli czwarty nabór ogłosiliśmy do tej pory. W 2018-2019 z przerwą na nieszczęsną pandemię i teraz w 2021 i teraz nasz to nowy nabór, z którego powodu się tutaj spotkaliśmy. Bym mógł przyłączyć. Z racji dużej popularności tego webinarium zmieniliśmy trochę formułę spotkania. Przedstawiliśmy Państwu ramowy program, w którym była najpierw prezentacja założeń programu, a później pytania-odpowiedzi. Teraz razem ze mną, to webinarium ja jestem głosem, a razem ze mną na czacie są Pani Agnieszka Wierzbicka z Biura Finansowo-Księgowego oraz Pan Radosław Podgrudny z Biura Programów dla Naukowców i Instytucji, którzy z chęcią będą odpowiadali na pytania. Gdyby się tak zdarzyło, że jednak na któreś pytanie dzisiaj nie odpowiemy, bo możemy je na przykład niestety, ale przeoczyć, albo będzie materia zbyt złożona, żeby odpowiedzieć się od razu, na pewno odpowiemy mailem. Roześlemy do Państwa te pytania odpowiedzi na pytania i pytania mailem. Nie zostawimy Państwa z kłopotem, postaramy się pomóc i cały czas jesteśmy do dyspozycji także po webinarium. Przepraszam bardzo, ale nie lubimy się z jesienią i stąd mój głos. Kim może być wnioskodawca? Do kogo adresowany jest ten program? To może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, czy inaczej jednostka szkolnictwa wyższego i nauki działająca w Polsce. Czyli siłą rzeczy spośród wymienionych tutaj i podanych w ogłoszeniu. Czyli siłą rzeczy statystycznie najczęściej będzie to uczelnia, bo jest ich najwięcej, ale może być to też Polska Akademia Nauk oraz jej instytuty naukowe. Instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych. Międzynarodowy Instytut Naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów działający na terytorium Polski. Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach sieci badawczej Łukasiewicz. A także Federacja Podmiotów Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Z tego co wiem obecnie są dwie takie federacje, ale są zaproszone są wnioskodawcą uprawnionym. Kim może być partner? Jak sama nazwa wskazuje, partnerstwa strategiczne wymagają udziału partnera. Musi być to przynajmniej jeden partner, jednostka naukowa lub uczelnia znajdująca się oraz zarejestrowana za granicą. To jest wymóg formalny stworzenia, w ogóle aplikowania o środki z tego programu. I muszą podpisać, z takim partnerem należy, wnioskodawca musi podpisać list intencyjny według wzoru i ten wzór załączyć do wniosku, o czym jeszcze też opowiem później. Można to swoiste konsorcjum, partnerstwo realizować z partnerami w liczbie zagranicznymi, strategicznymi w liczbie od 1 do 6 instytucji. Może być też partner wspierający i tutaj może być maksymalnie dodatkowo dwóch partnerów wspierających. To są podmioty z Polski należące do kategorii uprawnionych wnioskodawców, czyli tych, których wymieniłem wcześniej, uczelnie, instytuty i tak dalej. Sposób rozliczania z partnerem moim zdaniem trochę pozycjonuje, czy też determinuje, kim może być partner w tym partnerstwie. Przede wszystkim partner współuczestniczy w realizacji projektu. On nie jest podwykonawcą beneficjenta, czy też wnioskodawcy. Nie realizuje usług zleconych przez wnioskodawcę, to wnioskodawca nie kupuje u niego towarów i usług. No i w konsekwencji partner nie może wystawić wnioskodawcy faktury VAT. O sposobie rozliczania między partnerami powiem później, ale może powiem tylko, że no, beneficjent rozlicza się z agencją po uzyskaniu oczywiście finansowania, a też beneficjent rozlicza się z partnerem. Przejdźmy dalej do celów programu. Cel programu to jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań. Tutaj będzie się powtarzało właśnie w celach i później w rezultatach projektu słowa takie jak właśnie trwałe rozwiązania, długoterminowa współpraca. No, to jest to partnerstwo strategiczne, czyli wynikające z jakiegoś przemyślanego działania, planu na przyszłość, na którego końcu jest organizacja czy instytucja, która ma nową formę, lepiej dostosowana jest do otoczenia i to trzeba mieć na względzie pisząc, składając ten projekt. No tak, ta współpraca, trwałe rozwiązania w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanych w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Te dydaktyka, prace naukowe i wdrożenia nie są wymagane jednocześnie w projekcie. One mogą zawierać się, współpraca może być na tych polach. Są takie też dwa cele poboczne jak gdyby. Wdrożenie współpracy pomiędzy wnioskodawcą a partnerami zagranicznymi w celu wypracowania rozwoju długofalowych, systemowych realizacji w obszarze międzynarodowienia. Ten partner nie musi być nową jednostką, taką, którą dopiero wnioskodawca, państwo poznajecie, to już może być, żeby aplikować do tego programu, mogą mieć państwo współpracę z jakąś jednostką wcześniej, to nie jest przeszkodą. No i też cel tego programu to budowanie potencjału wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem projektu. No proszę zwrócić uwagę, że jednak to partnerstwo nakierowane jest na polską jednostkę systemu szkolnictwa i nauki, jej potencjał ma być budowany w wyniku tego projektu i to też trzeba wykazać we wniosku. Rezultaty projektu, no to przewija się to słowo, długotrwała współpraca, prawda? No mają dawać podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących partnerstwo. Także muszą spisywać się w długofalową politykę rozwoju wnioskodawcy. Ten projekt nie powinien być jednorazowym spotkaniem partnerów, to ma być dopiero początek pięknej przyjaźni, czyli czegoś nowego, tworzenie dalszych pól współpracy, jeśli to partnerstwo wcześniej już było realizowane, lub nowych pól, prawda, z tymi partnerami. To wpisanie się w długofalową politykę rozwoju wnioskodawcy to też wynika z tego, że we wniosku państwo muszą wskazać, jak ten projekt wpisuje się w strategię rozwoju międzynarodowienia państwa jednostki, chociaż ta strategia nie musi być w formie dokumentu, to może być jakaś koncepcja tylko, ale to trzeba wykazać we wniosku. Działania projektowe są dość szerokie. To nie jest katalog zamknięty, ja zaraz o tym powiem. To jest organizacja wymiany wykładów, wizyt studyjnych, staży przemysłowych studentów, doktorantów, kadry właśnie instytucji, sieci partnerów lub przedsiębiorców. Tutaj mamy przedsiębiorców, pojawia się to określenie. Przedsiębiorca nie może być partnerem, ale można z nim współpracować. Czyli na przykład można uzyskać u niego dostęp do na przykład do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, na przykład, nie wiem, tak hipotetycznie rzucę wyjazd studyjny do przedsiębiorców w celu obejrzenia jakiejś interesującej instalacji kluczowej właśnie dla realizacji projektu. Kolejne działanie to rozwój i przygotowanie nowych, innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia u wnioskodawcy i partnerów, opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, no i tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów. No tu jest pewien szkopuł w tym, że nie da się pewnie zrealizować wszystkich studiów w czasie trwania projektu, bo zaraz powiem, że to jest tylko dwuletni projekt. Ale można stworzyć założenia programowe, przygotować się do wdrożenia takich studiów. Kolejne działanie projektowe to prowadzenie wspólnych badań naukowych, prac badawczych, badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym. No i tutaj trzeba mieć na uwadze to, że ten projekt, badania naukowe w tym projekcie nie mogą służyć tylko i wyłącznie samym badaniom. Te badania muszą wynikać z potrzeby umiędzynarodowienia, wpisywać się po prostu w cele programu. Nie należy traktować właśnie jako grantu badawczego tego projektu. Opracowanie i wdrożenie strategii i upowszechniania efektów badań prowadzonych przez wnioskodawców i partnerów, a także rozwój systemu zarządzania jakością, czy w końcu nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej wnioskodawcy do potrzeb rynkowych, to co wspominałem wcześniej, to współpraca z przedsiębiorcami jest możliwa, ale nie w formule partnerstwa. Ogólne uwagi do działań projektowych. Tak jak mówiłem, katalog nie jest zamknięty, bo dajemy możliwość realizacji działań wykraczających poza zakres wskazany wcześniej, to o czym mówiłem. No oczywiście to trzeba uzasadnić te działania i napisać uzasadnienie dla tych działań oraz dla kosztów z nimi związanymi. I co ważne, wszystkie wskazane działania wcześniej, także te niewymienione w tym katalogu, są możliwe do realizacji w formie stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej. Sytuacja geopolityczna jest dość dynamiczna, żyjemy w ciekawych czasach, tak samo pandemiczna, więc to jest pewna możliwość realizacji tych zadań w takiej właśnie formie hybrydowej, zdalnej czy stacjonarnej. To zależy zupełnie od wnioskodawcy. Przejdźmy do kosztów kwalifikowanych. Mamy cztery główne grupy kosztów. I to są wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działania w projekcie. To może najpierw powiem, że te koszty kwalifikowane dotyczą zarówno wnioskodawcy, jak i partnera lub partnerów. Sposób rozliczania kwalifikowania kosztów jest taki sam dla wnioskodawcy i dla partnerów. Mówiąc w skrócie, partner może mieć swój budżet w tych właśnie wymienionych kategoriach. Koszty podróży i utrzymania, czyli tutaj rzeczywiście poniesione w związku z realizacją projektu. Czyli na podstawie przepisów o, mówiąc w skrócie, delegacjach, a nie jakieś standardowe stawki czy zryczałtowane stawki. Delegacje należy rozliczyć w sposób, na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. W planowaniu podróży oczywiście można przyjąć pewne uogólnienia, bo nie da się co do grosza wyliczyć kosztów poniesionych w przyszłości na podróż, ale też w kalkulacjach, w budżecie trzeba opisać sposób wyliczenia tej kalkulacji, to z tego kosztu, na co zwracam Państwa uwagę. Pytają Państwo często, czy można przyjąć stawki na przykład z programu Erasmus Plus, czy innych stypendiów w wysokości. Nie można, to muszą być rzeczywiście poniesione koszty. Koszty organizacji lub udziału w spotkaniach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach w kraju za granicą, zakup pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu. To nie są wszystkie towary i usługi, jakie tylko mogą być. O pewnych obostrzeniach powiem za chwilę. Przejdźmy do tej pierwszej grupy, koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. No to mogą być koszty umowy o pracę, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia, koszty umów cywilnoprawnych też z pracownikami wnioskodawcy lub zewnętrznymi ekspertami i współpracownikami. I tutaj jest ważna uwaga. Łączna kwota kosztów wynagrodzeń nie może przekroczyć 30% wartości projektu. To jest raz, nie można zaplanować tyle. Druga rzecz to jest nadal 30% rzeczywiście poniesionych kosztów. Czyli jeśli wydadzą Państwo w swoim projekcie mniej pieniędzy niż było zaplanowane, to jest te 30% trzeba policzyć od rzeczywiście wydanej kwoty w tym Państwa projekcie. Koszty podróży i utrzymania poniesione w związku oczywiście z realizacją projektu, to są podróże pracowników, wnioskodawcy, ale też partnerów, czyli osób współrealizujących. Tutaj mamy wymienionych na przykład właśnie studentów, ekspertów, prelegentów. Właśnie poniesione wszystkie koszty związane z realizacją projektu, wynikające z projektu. No i te koszty obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ocen, następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli ubezpieczeń itd. Oczywiście koszty noclegów i diet też to obejmuje. Już poszczegóły odsyłam do podręcznika beneficjenta. Tam jest dość szczegółowo opisany sposób wyliczania tych i dokumentowania tych kosztów podróży i utrzymania. Kolejna pozycja, kolejna grupa główna to koszty organizacji lub udziału w spotkaniach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach w kraju i za granicą. I tu mamy wszystkie związane koszty bezpośrednio z organizacją, to jest wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia, usługi hotelowe, na przykład nocleg dla ekspertów, prawda? Prelegentów, zaproszonych, usługi cateringowe, przygotowanie materiałów konferencyjnych, czyli nie wiem, identyfikatory ze smyczami na przykład, jeśli będą potrzebne. Tutaj mamy wymienione koszty powielania materiałów, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego wydarzenia, czy wreszcie reklama w internecie tego wydarzenia, jeśli jest taka potrzeba, to można sfinansować z tych projektów, z tej grupy kosztów. No i koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu. Wydawać by się mógł szeroki katalog, otwarty, no ale z pewnymi obostrzeniami, o których zaraz opowiem. No i tutaj mamy projektowanie, redagowanie, skład, drukowanie i tak dalej, materiałów i publikacji, zakup pomocy. No właśnie, tutaj są publikacje naukowe w tej grupie, można tutaj z tej kategorii publikować, czy planować koszty. Można publikować wyniki badań, podręczniki, poradniki i tak dalej. Koszty tłumaczeń tu się też zawierają. Koszty publikacji artykułów, właśnie, o których wspomniałem, i innych opracowań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, sposób publikacji, jakie są zalecenia odnośnie artykułów, to też odsyłam do podręcznika beneficjenta. Oczywiście zalecany jest open access. Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby przygotowania badań, na przykład niezbędnych odczynników drobnych materiałów badawczych. Podkreślam słowo drobnych, bo tutaj, jak się Państwo zaraz dowiedzą, nie może być sprzętu, nie można kupować. To nie jest grant aparaturowy. Domyślnie sprzęt powinniście Państwo mieć swój, czy Państwa jednostka powinna zapewniać. Względnie można użyć sprzętu, no, wynająć użycie u kogoś, ale ten projekt nie służy zakupowi środków trwałych, generalnie rzecz ujmując. Inne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu niezbędne do osiągnięcia jego celu, to ale z pewnym wykluczeniem, o którym wspomniałem wcześniej, i z katalogiem jednak kosztów niekwalifikowanych, jak w każdym projekcie takie są. Zacznę od spodu, czyli zakup nieruchomości, infrastruktury, czyli także badawczej. Niestety nie jest to koszt kwalifikowany, nie będzie kwalifikowany. Zakup sprzętu i wyposażenia, czy prowadzenie prac remontowo-wykończeniowych budynków i pomieszczeń, to nie jest finansowane. Wróćmy do początku. Koszty bieżącej działalności wnioskodawcy, czyli wszystko to w zasadzie, co w innych projektach, co można by było wpisać do kosztów pośrednich projektu. Tutaj nie ma takiej kategorii kosztów, nie ma kosztów pośrednich. Też proszę zwrócić na to uwagę. Straty wynikające z różnic kursowych, prowizje związane z wymianą walut. To jest dość złożony, ważny problem, bowiem jeśli współpracują Państwo właśnie z partnerem zagranicznym, wypłacają Państwo na przykład partnerowi zaliczkę w złotych, czy też, nie wiem, w jakiejś innej walucie, no to może się zdarzyć tak, że kilkakrotnie ta kwota zostanie przewalutowana, bo Państwo wypłacicie, na przykład kupicie euro, wypłacicie, zrobicie przelew swojemu partnerowi, on za to euro zmieni na przykład na dolary i kupi jakieś towary czy usługi nabędzie w celu realizacji projektu, więc ten koszt wynikający z różnic kursowych nie będzie kwalifikowany. I tutaj bym rekomendował, czy zalecał, czy sugerował, raczej to jest lepsze słowo, sugerował Państwu zastanowienie się. To jest oczywiście już po po przyznaniu finansowania, czy jaki rodzaj konta walutowego byłby dobry dla partnera, bo to potrafią być znaczne kwoty na tych zmianach, na tych różnicach kursowych. A tak jak mówię, to nie jest kwalifikowany koszt. Przepraszam. Także opłaty związane z płatnościami z systemem PayPal, tu jest wymienione, i innymi systemami płatności nie są kwalifikowane. Koszty poniesione poza okresem realizacji projektu. I tutaj mamy takie rozgraniczenie: koszty realizacji projektu. Trzeba ponieść koszty w okresie realizacji projektu, przy czym wydatek może być zaksięgowany do 30 dni od poniesienia kosztu, czyli ten plus 30 dni rozliczenia ostatniej faktury, mówiąc w skrócie. Pożyczka oczywiście i koszty obsługi pożyczki nie są kwalifikowane. Podatek od towarów i usług, VAT oraz inne podatki, opłaty. Koszty nieudokumentowane, właśnie. Wszystkie koszty muszą być udokumentowane. Sposób dokumentacji kosztów to jest generalnie dokument księgowy, mówiąc w skrócie, oraz no, przede wszystkim faktura VAT to będzie. Bowiem gdy Państwo będą się rozliczać z agencją, będą musieli przedstawić w raportach numer dowodu księgowego, po prostu przedstawić dokument, opisać, na podstawie czego Państwo rozliczają ten dokument. Bywa tak, że nierzadko, że agencja zwraca się o próbę pewnych dokumentów, o przedstawienie kopii tych dokumentów. I także tylko udokumentowane dokumenty są, tylko udokumentowane koszty są kwalifikowane. Kolejna pozycja, która nie jest kwalifikowana, to grzywny, mandaty, kary finansowe i tak dalej, postępowania sądowe na rosło odsetki, no to jest oczywiste, no ale też koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, w tym koszty przelewów z agencji do agencji, to nie jest koszt kwalifikowany. I ważna pozycja: koszty zredukowane w budżecie projektu w trakcie oceny merytorycznej i wskazane w decyzji o przyznaniu środków finansowych wydanej przez dyrektora agencji. O co tu chodzi? Może zdarzyć się tak, że eksperci i zespół oceniający, o ocenie merytorycznej powiem z dalszej części wystąpienia, mogą uznać, że część wydatków albo powinna być zmniejszona, albo w ogóle nie jest kwalifikowana, nie powinna być kwalifikowana. Mogą rekomendować obniżenie dyrektorowi agencji, obniżenie tego początkowej wartości projektu. Wówczas, jeśli takie zredukowane koszty już po podpisaniu umowy o finansowanie zostaną dodane, to nie zostaną uznane po prostu, z oczywistych względów. Przepraszam. Także koszty wykraczające ponad podane w ogłoszeniu limity, czyli ten limit 30% na koszty wynagrodzeń, też nie jest, ponadto nie jest kwalifikowane. Tak jak mówiłem, zakup nieruchomości, infrastruktury uczula na ten zakup sprzętu i wyposażenia. Oczywiście każdorazowo taka propozycja budżetowa będzie podlegała indywidualnej ocenie każdego projektu osobno. Z pewnością wymagałoby to dobrego uzasadnienia zakup sprzętu i wyposażenia. Co do zasady nie jest to kwalifikowany koszt. Uwagi pełne do kosztów niekwalifikowanych. No właśnie, tak jak mówiłem, nie jest możliwe finansowanie kosztów administracyjnych projektu oraz kosztów personelu obsługowego, do których nie można przypisać konkretnych działań merytorycznych. Czyli inaczej mówiąc, koszty wpisujące się w kategorię kosztów pośrednich będą stanowić koszty niekwalifikowane. Nie będą uznawane na etapie oceny merytorycznej, a także również na etapie realizacji projektu. Nie może być wykorzystane w celu generowania zysku to finansowanie od agencji, a także projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. W jednym z pytań, które Państwo skierowaliście do nas, było pytanie, dotyczyło patentu. Czy kwalifikowany jest wniosek patentowy? a to można rozszerzyć też na wzór zastrzeżony na przykład. O ile patent ma ten komponent zarobkowy, czyli można wykorzystywać patent na ochronę własności intelektualnej do celów zarobkowych, no ale też można wykorzystać do celów zawodowych. Z pewnością w uzasadnieniu takiego wniosku trzeba by było dobrze wykazać, że nie będzie to, ten wniosek patentowy nie będzie mieć charakteru komercyjnego. We wcześniejszych projektach, ze wcześniejszych naborów partnerstw strategicznych od 2018 nie było takiego przypadku, żeby ktoś wnioskował o patent czy wzór zastrzeżony, co osobiście twierdzę, że to nie jest niemożliwe, ale właśnie wymaga mocnego uzasadnienia, że nie będzie mieć to charakteru komercyjnego, co moim zdaniem osobistym jest dość trudne wykazać. Kwestie techniczne, najmocniej przepraszam. Nabór działa już i będzie działał do końca stycznia, 31 stycznia przyszłego roku do godziny 15. To jest termin złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym, bo w tym systemie teleinformatycznym można tylko i wyłącznie złożyć wniosek. O systemie, o sposobie złożenia, pokrótce technikaliach opowiem za chwilę. I tak, wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Należy pamiętać, że nie składamy tych wniosków jako osoby fizyczne. Składamy jako przedstawiciele, osoby reprezentujące wnioskodawcę, czyli te podmioty wymienione na początku mojej prezentacji. I tutaj można złożyć 3 wnioski, one muszą się różnić merytorycznie. Część opisowa, czyli to doświadczenie, opis doświadczenia, opis poprzednich projektów i tak dalej. Dane teleinformatyczne oczywiście też mogą być wspólne, mogą być tak same, ale muszą się różnić merytorycznie. Można złożyć 3 wnioski. W przypadku złożenia więcej niż 3 wniosków, tutaj system działa bez naszej ingerencji, automatycznie do dalszej oceny, do oceny formalnej kieruje wówczas 3 ostatnie złożone wnioski. I tutaj prosiłbym o ustalenie takiej taktyki czy strategii składania wniosków w Państwa jednostkach, bo nie będziemy ingerować ani zmieniać później tej kolejności, po prostu system automatycznie pokaże tylko te 3 ostatnie złożone wnioski, tak samo jak system nie pozwoli złożyć po godzinie 15 wniosku w dniu 31 stycznia 2024 roku. Na to już wpływu nie mamy, pozostawiamy tą kwestię systemowi po to, żeby wszyscy mieli równe szanse. I taki projekt może być realizowany między 1 września 2024 roku, a końcem sierpnia, 31 sierpnia 2026 roku i może trwać od 12 do 24 miesięcy. Budżet projektu to jest maksymalnie 2 miliony złotych łącznie, tak jak wspomniałem wcześniej, łącznie na wszystkich partnerów, w tym wnioskodawcę, to jest cały budżet projektu. Przewidziana alokacja to 20 milionów złotych i może ulec zmianie, agencja zastrzega sobie takie prawo na zmianę tej alokacji in plus i in minus. Odnośnie zaliczek, po podpisaniu umowy beneficjent otrzymuje w ciągu 21 dni od podpisania umowy połowę przyznanych środków. Następnie kolejne 40% po raporcie, czyli raporty składamy co pół roku, pod warunkiem, że wydatkowane zostało 80% dotychczas otrzymanych zaliczek. To jest ten próg, żeby wnioskować o kolejną zaliczkę. No i 10% płatności końcowej po raporcie końcowym. Czy tu wszystko dopowiedziałem? Właśnie. W języku polskim składa się te wnioski. Zdajemy sobie sprawę, że jest to pewne utrudnienie dla państwa. Utrudnia pisanie, wspólne pisanie wniosku z partnerem zagranicznym nie znającym języka polskiego. Jedyne, co mogę zasugerować, to pisanie w języku angielskim, bo to jest najczęściej, jak rozumiem, używany język obcy w nauce czy w szkolnictwie generalnie. I później przetłumaczenie na polski. No, tu jest, mogą się rodzić pewne obawy odnośnie wśród partnerów, że no nie wiedzą, co podpisują, no bo pracowali na angielskiej wersji, a muszą zaakceptować polski wniosek. No to już niestety, ale to pozostawiamy państwu, to rozstrzygnięcie tego problemu. Wniosek powinien być i musi być złożony, napisany i złożony w języku polskim. I część dokumentacja do projektu, to jest z pewnością ułatwienie, jest też przetłumaczona na język polski. Znajdą ją państwo na stronie ogłoszenia o naborze. W części trzeciej na dole jest tam załączniki w języku angielskim. Myślę, że to jest spore ułatwienie, szczególnie podręcznik beneficjenta jest po angielsku. Przejdźmy dalej do takich technikaliów. To jest strona NAWA. Raczej print screen tej strony. Zieloną strzałką zaznaczyłem, gdzie trzeba kliknąć, żeby się zalogować. Zalogować i złożyć wniosek. System NAWA, logowanie, prawy górny róg. Jeśli nie mamy konta, to zakładamy, klikając kafelek załóż konto. Jeśli mamy, to się logujemy. Założenie konta jest łatwe, intuicyjne, nie powinno nastręczać problemów, dlatego pozwoliłem sobie je pominąć. Przypomnę tylko, że cały czas mogą państwo zadawać pytania na czacie. Koleżanka i kolega będą przynajmniej próbowali odpowiedzieć, ale tak jak mówiłem, jak nie zdążymy teraz albo nie będziemy mogli odpowiedzieć teraz, to z pewnością odpowiemy później, mając nadzieję, że ta odpowiedź będzie satysfakcjonująca dla państwa. Po zalogowaniu, wchodzimy okazują nam się kafelki, takie obszary działalności NAWA. Po prawej stronie będą instytucje. Na ekranie widzą państwo, że jest nabór do jednego programu. Teraz to trochę wygląda inaczej, bo są dwa programy, ale to nam w niczym nie przeszkadza, bowiem klikamy na Partnerstwa Strategiczne 2023 i klikamy na wypełnij wniosek. Tutaj mamy też potwierdzenie, do kiedy możemy złożyć ten wniosek i ile jeszcze dni zostało. Po zalogowaniu się, po otwarciu nowego wniosku w programie Partnerstwa Strategiczne kieruje nas system na metrykę wniosku. Proszę się tym nie zrażać, nie zniechęcać od razu. To jest taki podsumowanie wniosku. Te pola będą wyszarzone. Numer wniosku, nazwa wnioskodawcy. Przechodzimy do części pierwszej, informacji o wnioskodawcy i tutaj wypełniamy. Zaczynamy wypełniać. Ważna sprawa techniczna, tu jest sesyjność tej sesji, to znaczy sesyjność pracy nad wnioskiem. Po 20 minutach zrywana jest ze względów bezpieczeństwa sesja. Warto zapisywać często, często zapisywać swoją pracę poprzez kliknięcie na zapisz szkic. I przedłużać swoje prawo do edycji dokumentu co jakiś czas, mając baczenie na ten upływający czas. Tak jak tu jest ta kłódka zamknięta, posiadasz uprawnienie do edycji na kolejne, w tym przypadku 1841, no to będzie coraz mniej i przed czasem trzeba kliknąć przedłuż swoje prawo do edycji dokumentu, czyli proszę pamiętać o częstym zapisywaniu szkicu wniosku i o przedłużaniu prawa do edycji dokumentu. System wnioskowy ma wbudowany taki walidator, który kontroluje naszą pracę. Po zaciśnięciu zapisz szkic. Na dole formularza pojawia się wyszczególnienie pozycji, pól, w których jest jakaś nieprawidłowa lub brakująca lub nieprawidłowa wartość. Odnośnie wniosku, on wygląda mniej więcej tak, w każdym ma pewne wspólne elementy, w każdym z pól do wypełnienia. Na przykład na górze widzimy dodaj kolejne powtórzenie, to tak samo to będzie wyglądało przy pozycjach budżetowych, które Państwo będziecie wypełniali. Część pozycji jest walidowana, znaczy pod względem tego, co powinno się w nich znaleźć. Jeśli na przykład Państwo wpiszecie litery w polu, gdzie jest kod pocztowy, to system powie, że zaznaczy, że to jest błąd i poprosi o prawidłowy zapis tego kodu pocztowego. Po prawej stronie mamy dwie liczby na szarych prostokątach, 300 i 3000, to jest limit znaków. To jest taka podpowiedź właśnie do wypełniających osób, że ile jeszcze znaków zostało. No, te limity są po to, żeby każdy z wnioskodawców miał równą szansę, to znaczy, żeby w jakiś sposób były wystandaryzowane te opisy, te projekty. 3000 znaków do opisu zadania może być mało, czy do opisu partnerstwa też są odpowiednie limity. No, tak jak mówię, no, gdzieś ta granica musiała być postawiona, gdzieś no właśnie to wystandaryzowanie składania projektów jest kluczowe. Z lewej strony mają Państwo takie menu, gdzie można się poruszać. Zaznaczona jest część druga, informacja o projekcie, tutaj jest okres realizacji, działania i tak dalej, planowane rezultaty, ryzyka. No to wszystkie te pola powinny być po kolei wypełniane. System będzie, może niekoniecznie po kolei, ale muszą być wypełnione przed złożeniem wniosku. Jeszcze do kwestii budżetu projektu. W budżecie nie pokazałem tego, ale to niczym to nie stoi na przeszkodzie, żeby opowiedzieć. Trzeba pokazać koszt jednostkowy i wartość jednostkowa, znaczy liczbę sztuk czy przedmiotów zakupowanych usług i koszt jednostkowy oraz sposób kalkulacji. Te opisy powinny być dość przejrzyste, logiczne, spójne z działaniami. Na to uczulam. To po prostu łatwiej czytać recenzentowi, łatwiej recenzent i zespół oceniający to zrozumie założenia projektu i koszt budżetu. Jeśli chcemy przydzielić lub usunąć współredaktora, to w lewym górnym rogu znajdziemy menu. I tam przechodzimy rozwijamy te menu i tam pojawią się programy, wnioski, dokumenty, wybieramy wnioski, a następnie przydzielamy, klikamy na przydziel, usuń współredaktora i postępujemy zgodnie z instrukcją. No jest po prostu napisane, że trzeba wpisać adres e-mail, wcisnąć Enter i następnie zapisać. System jeszcze zwaliduje, czy to jest rzeczywiście adres e-mailowy. Przy wciśnięciu przycisku złóż, z którym należy postępować ostrożnie, bo to złożenie jest w zasadzie nieodwracalne. Jest jeszcze taki mechanizm zabezpieczający w postaci walidatora, który w sytuacji, gdy pewne pola są niewypełnione lub źle wypełnione lub brakuje jakiejś wartości, powiadomi Państwa, że występują błędy w walidacji. Proszę sprawdzić, czy wszystkie pola zostały poprawione. Za to trzeba często zapisywać szkic, a przycisk złóż nacisnąć już na sam koniec, bo to jest nieodwracalne i, to jest przyciśnięcie przycisku złóż łączy się z akceptacją całej dokumentacji, regulaminu i konsekwencji złożenia tego wniosku. Przypominam o częstym zapisywaniu szkiców i przedłużaniu sesji. Do wniosku załączamy następujące załączniki. Aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy i tu uwaga, o ile nie jest on dostępny w odpowiednim rejestrze publicznym prowadzonym w formie elektronicznej, czyli dokumentem rejestrowym jest na przykład numer NIP-REGON. Jeśli tego nie ma, w co wątpię, no to trzeba załączyć taki, no REGON NIP to jest rejestr publiczny prowadzony w formacie formie elektronicznej. Ważna kwestia to pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy. Formalnie posłużę się przykładem z uczelni. Uczelnie zgodnie z ustawą reprezentuje na zewnątrz rektor. Jeśli osobą składającą wniosek jest inna osoba niż rektor uczelni, to wówczas należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania. To może być skan dokumentu, podpisany skan dokumentu lub dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z tekstu tego, z treści tego pełnomocnictwa musi jasno wynikać, kto ma pełnomocnictwo i w jakim zakresie. Kolejny element, list intencyjny. List intencyjny wnioskodawca podpisuje z każdym z partnerów oddzielnie. Czyli jeśli ma 6 partnerów, co jest możliwe, to musi przedstawić 6 listów intencyjnych, po prostu dołącz kolejny i tak dalej. List intencyjny powinien być złożony zgodnie ze wzorem. To jest, jak Państwo pewnie przeczytali, to jest taka umowa przedwstępna, bym powiedział, warunkowa, że będzie realizowany projekt zgodnie z wnioskiem pod warunkiem przyznania środków, prawda? To jest jedyny dokument, jaki wymagamy. Nie wymaga agencja umowy partnerstwa. Moim zdaniem pewnie warto podpisać taką umowę, uregulować stosunki między wnioskodawcą a partnerami. Przejdźmy do oceny formalnej. Każdy wniosek jest po złożeniu, po zakończeniu naboru, jest prowadzona weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych. A do rozpatrzenia, czyli dalej, do dalszych etapów, kierowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wymagania. No, ocena formalna właśnie na tym polega, czy wszystkie pola zostały wypełnione, czy są załączniki i tak dalej. I tu jest ważna kwestia, na którą uczulam Państwa. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego agencji, który właśnie przed chwilą oglądaliśmy, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. I tutaj nie ma możliwości przedłużenia tego terminu. Kompletnie nie ma. Nie ma takiej możliwości. Wszyscy mają równe szanse i od 14 dni, a będzie właśnie 14 dni i powiadomiony zostanie wnioskodawca za pomocą systemu teleinformatycznego agencji, więc także mailem, ale upraszam po złożeniu wniosku o zaglądanie na stronę swojego wniosku, logowanie się do systemu i kontrolowanie sytuacji. I tak, brak uzupełnienia w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, a także możliwe jest jednokrotne poprawienie wniosku, przepraszam, możliwe jest jednokrotne poprawienie wniosku w wyżej wymienionym zakresie. Należy też pamiętać, że agencja może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. No i właśnie informacja o konieczności uzupełnienia wyjaśnień do wniosku wysłana będzie drogą elektroniczną jako powiadomienie systemu na adres mailowy wnioskodawcy. I ważna rzecz, bez rozpatrzenia pozostawia się wnioski złożone po terminie określonym w ogłoszeniu, co jest oczywiste, a także niespełniające wymagań formalnych, czyli mimo na przykład wezwania do uzupełnienia, coś nie zostało uzupełnione. Przejdźmy do oceny merytorycznej, ona jest dwuetapowa. W pierwszym etapie oceny dokonuje dwóch recenzentów i z tej punktacji, którą przyznają, jest wyliczana średnia arytmetyczna, a następnie ocena zespołu oceniającego. Te wyniki oceny recenzentów przekazywane są do zespołu oceniającego. No i tutaj zadaniem zespołu jest dokonanie oceny wniosków z wykorzystaniem właśnie opinii recenzentów, sformułowanie ostatecznej treści uzasadnienia merytorycznego dla każdego wniosku oraz przygotowania listy wniosków rekomendowanych do finansowania i przedłożenie jej dyrektorowi agencji. I uwaga, zespół ma decydujący wpływ na końcową ocenę wniosku oraz jego miejsce na liście wniosków rekomendowanych do finansowania. I co ważne, to też warto na to zwrócić uwagę, w procesie oceny uwzględniane są zarówno kryteria oceny określone w ogłoszeniu oraz jakość wniosków w relacji do innych ocenianych wniosków, czyli nie są w oderwaniu od niczego, tylko są oceniane w relacji do innych ocenianych wniosków. Ocenie zespołu podawane są wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną, to jest oczywiste i niezależnie od liczby punktów przyznanych przez recenzentów. Odnośnie punktacji, to wniosek może zdobyć maksymalnie 100 punktów, przy czym należy pamiętać, że minimalna liczba punktów, jaka jest wymagana od wniosku, to jest 60 oraz nie mniej niż 60 punktów w poszczególnych kryteriach oceny. Wniosek, który uzyska mniej niż 60 punktów w sumie lub w dowolnej z kategorii ocen merytorycznych uzyska mniej niż 60% punktów, nie otrzyma finansowania, nawet gdyby zostały pieniądze. To taki wniosek nie znajdzie się na liście rekomendowanych do finansowania, nawet gdyby zostały właśnie pieniądze. Opisy kryterium. Warto się im przyjrzeć, warto je przeczytać jeszcze raz, może już po naszym webinarium także, bo to pokazuje, na co recenzenci zwracają uwagę i co trzeba zawrzeć w sposób wyczerpujący i przekonujący przede wszystkim we wniosku. Czyli przede wszystkim analiza potrzeb, problemów wnioskodawcy i grup docelowych. To nie muszą być w jednym miejscu wymienione te na przykład analiza potrzeb w jednym polu, może być w kilku polach rozłożone, ale te wszystkie zagadnienia muszą się w całym wniosku zawrzeć. No właśnie, cele projektu i zgodne z celami i strategią wnioskodawcy w zakresie umiędzynarodowienia oraz celami programu. Tak jak mówiłem, ta strategia wcale nie musi być dokumentem spisanym, to może być jakaś koncepcja, ale to trzeba się do tego odnieść we wniosku. Oceniane są działania projektowe wraz z uzasadnieniem i rezultaty projektu oraz ich oddziaływanie, ale też trwałość. Też trzeba się odnieść do trwałości tego projektu. Właśnie to, o co mówiliśmy na początku, że ta długoterminowość i trwałość, ten jak gdyby początek dopiero dalszej współpracy ma stanowić ten projekt, a nie jej koniec. Wykonalność projektu wynikająca z potencjału doświadczenia wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania projektem, jego monitoringiem i ewaluacji, też ważna pozycja. No i zasadność kosztów związanych z realizacją planów działań, tak jak mówiliśmy wcześniej, tutaj może mogą recenzenci czy zespół oceniający swoje rekomendacje przedłożonej dyrektorowi agencji zalecić redukcję kosztów w poszczególnych pozycjach. I teraz zarówno od recenzentów, czyli ta średnia arytmetyczna dwóch recenzji może wynieść od 0 do 100. Tak samo zespół oceniający ocenia od 0 do 100 punktów maksymalnie, przy czym tutaj są dwie różne wagi. Recenzenci to jest 0,4, zespół oceniający 0,6, no i ta suma maksymalnie 100, ale nie mniej niż 60, o czym powiedziałem wcześniej, 60 punktów. Kilka uwag. Nie wiem, czy to wyczerpuje problem, jak przygotować dobry wniosek, ale tak mi się nasuwały takie uwagi, których chciałbym się z Państwem podzielić i zasugerować przy składaniu wniosku. Mam nadzieję, że będą one pomocne. Chciałem podkreślić, że trzymam kciuki za wszystkich Państwa. Życzę już teraz powodzenia. Proponowałbym zacząć od przejrzenia, może nawet nie szczegółowego wczytywania się, ale przeczytania, przejrzenia dokumentacji całej, ogłoszenia regulaminu podręcznika beneficjenta z załącznikami i traktowania tej dokumentacji łącznie. Tak, łącznie, to jest ważne. Proponuję od razu już też uruchamiać nowy wniosek w systemie, bo tam można sobie prześledzić każde pola, co jest wymagane, tam są podpowiedzi, co trzeba zawrzeć w danym polu, sprawdzić jak działa ta techniczna strona wniosku, sprawdzić jak się zapisuje i tak dalej wniosek. Ważne jest, i to chyba od tego trzeba zacząć, w ogóle myślenie o projekcie, od zdefiniowania problemu i analizy potrzeb. Projekt musi być wartościowy dla wnioskodawcy i partnera. Od takiej potrzeby biznesowej warto by wyjść. Po co to robimy? Po co składamy ten wniosek? Co on nam da? Jaką wartość wniesie zarówno wnioskodawcy i partnerowi? No właśnie, to już się powtórzyłem, uruchomienie wniosków w systemie i zapisywanie pracy, no to jest kluczowe, to dlatego warto o tym wspominać, bo to jest naprawdę ważna rzecz, taka techniczna. Warto się zastanowić nad dodaniem współredaktorów. No, osobiście uważam, że pisanie z kimś ma same zalety, bo nie zawsze samemu znajdzie się jakiś błąd, czy jakiś błąd logiczny albo, nie wiem, merytoryczny, cokolwiek. Ta druga osoba, taki double check jest, wydaje mi się, podstawowy, ale znaczy konieczny, ale też mogą być i więcej współredaktorów może być. To już muszą Państwo sami wyważyć, czy pisze to jedna osoba, czy wiele, ale technicznie jest taka możliwość. Ważne jest zaplanowanie konkretnych rezultatów z podaniem ich liczby i sztuk. To jest bardzo ważna rzecz z opisaniem, po co są te rezultaty tak naprawdę. No i jak one się wpisują w program, cele programu, to raz, ale też w cele projektu. No tak, trzeba przemyślane, wykonalne działania, zdiagnozowane ryzyka. No projekt musi być realistyczny i przede wszystkim projekt musi być rozliczony, to znaczy on ma być wykonalny. To też trzeba brać pod uwagę, trzeba rzeczywiście przyjrzeć się ryzykom i rzeczywiście w projekcie trzeba opisać prawdopodobieństwa zajścia ryzyka oraz jakie szkody uczyni to ryzyko, jeśli ono się wydarzy. I trzeba też przedstawić plan naprawczy, co robimy, jeśli dane ryzyko się zmaterializuje. Ważny aspekt projektu. Trzeba się zastanowić, spojrzeć, czy wniosek jest kompletny, czy są wypełnione wszystkie pola, czy są załączniki, żeby później po prostu nie tracić czasu na uzupełnienia i jeszcze te nieszczęsne 14 dni to może być duży pośpiech, na przykład przy zdokumentowaniu, zbieraniu jakichś dokumentów. Tego bym unikał. No i składanie wniosku w ostatniej chwili, to od tego zacznę. Nie wysyłamy wniosku w ostatniej chwili. Nie czekamy do końca stycznia przyszłego roku do godziny 15, bo system może się po prostu zepsuć, przeciążyć, komputer własny może się zepsuć. Zróbmy to wcześniej, zaplanujmy sobie taki bufor bezpieczeństwa. No na pewno trzeba sprawdzić, czy wniosek wyczerpuje wszystkie aspekty oceny merytorycznej, przyjrzeć się, co oceniają recenzenci i czy odpowiadamy na te wszystkie pytania, czy w pełni odpowiadamy na kryteria oceny merytorycznej. Tutaj raczej moim zdaniem nie warto stosować jakiejś taktyki, że napiszemy jedno mocniej, drugie mniej, bo trzeba pamiętać, że 60% minimum z każdej oceny wartości punktów, z każdej kryterium trzeba uzyskać. To jest, trzeba zrobić maksymalnie dobry, przekonujący wniosek, napisać. Trzeba przeczytać ten wniosek przed wysłaniem. No i oczywiście w przypadku pytań prosimy zawsze o kontakt, czy to telefoniczny, czy mailowy. Jeszcze raz adres podam na samym końcu. I zachęcam, jeszcze raz to powiedziałem wcześniej, ale zachęcam do przejrzenia dokumentacji. Ona jest na stronie głównej, tutaj jest kod, ten QR, można teraz to go zeskanować, jeśli mają Państwo przy sobie telefon, sobie zapisać. Albo po prostu przejść od strony głównej NAWA, ale pewnie to Państwo znają to ogłoszenie, to nie bez powodu tutaj teraz się spotkaliśmy. Strona główna, instytucje, partnerstwa strategiczne, następnie ogłoszenie z prawej strony. Tu jest wszystko, tu są wszystkie dokumenty do pobrania, załączniki także w wersji angielskiej. No i tak jak mówiłem, zachęcam do kontaktu. Proszę nie wahać się dzwonić, nie wahać się pisać. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli nie wiem, jaki jest etap odpowiadania na pytania obecnie, jaki był on, nie był, odpowiemy, postaramy się odpowiedzieć w sposób satysfakcjonujący Państwa na zadane pytania dzisiaj. Znaczy, odpowiemy możliwie najszybciej, jeśli nie odpowiedzieliśmy dzisiaj. O, w ten sposób chciałem się wyrazić. Jeśli nadal, jeśli uzyskali Państwo pytanie, odpowiedź na swoje pytania, ona nie wyczerpuje Państwa wątpliwości, to proszę, tak jak mówię, proszę dzwonić, proszę pisać. I chciałem się pożegnać, zakończyć to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. No, z racji dużego zainteresowania musieliśmy trochę zmienić formułę. Pozostajemy cały czas do Państwa dyspozycji mailowo i telefonicznie. Dziękuję Państwu za uwagę.